Ta rurka naprawdę jest rzeczą, która mnie wiąże z repliką, powiedzmy tak na sztywno, i po prostu mnie irytuje. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Filmik, który właśnie oglądacie, nagrywam po raz drugi, bo okazało się, że nie włączyłem autofokusa w kamerze i powiedzmy sobie szczerze, z ostrością było słabo. Mam nadzieję, że film poprzedni z dzisiejszej okazji, powiedzmy, był w miarę ostry. Jeżeli nie był, to przepraszam, ale nie chce mi się nagrywać go jeszcze raz, tym bardziej, że tam za wiele nie pokazywałem, tylko głównie gadałem, więc jeżeli nawet byłem lekko nieostry, mała strata dla społeczeństwa. Tak czy inaczej, przechodzimy do dzisiejszego filmu. Dzisiejszy filmik jest drugim filmem z okazji miliona wyświetleń. Co prawda, powiem Wam szczerze, ja się za bardzo na wyświetleniach nie skupiałem. Zazwyczaj patrzyłem, bo YouTube tak wyświetla to, co jest główne, to, co najczęściej jest pokazywane przez YouTube'a, to jest ilość subskrypcji na Twoim kanale. I te wyświetlenia, one owszem gdzieś tam są sumowane i tak dalej, ale one są tak głębiej w statystykach, ja za bardzo na nie nie zwracałem uwagi. I ja dopiero niedawno zorientowałem się, znaczy zostałem uświadomiony tak naprawdę przez jednego z widzów na streamie, że te milion wyświetleń to lada moment tak naprawdę, bo tam wtedy nam zostało około 20 tysięcy. I dopiero wtedy podjąłem decyzję, że okej, nie planowałem, ale może wypadałoby zrobić z tej okazji jakiś odcinek specjalny. I jeden odcinek specjalny już był. To był ten trochę taki pogadankowy, może niezbyt ciekawy, bo był vlog, trochę vlog taki bardziej o tej, powiedzmy, części organizacyjnej, o Tomaszkolandiach, o zmianach w moim życiu, więc to mogło być mało ciekawe, ale dzisiaj to, co dzisiaj chcę Wam pokazać, będzie, moim zdaniem przynajmniej, dużo bardziej interesujące dla Was. I to, czym dzisiaj się tak naprawdę zajmiemy, to jest to, w jakiej fazie i co się dzieje z moim projektem HPA. Mam o to dużo pytań, dużo ludzi się interesuje, dużo ludzi stara się mi pomóc oczywiście, bo jak pewnie większość z Was wie, mimo że nie jestem specem od HPA i robię to po raz pierwszy, to uznałem, że zrobię to sam. A przynajmniej próbuję zrobić to sam. Jak już ostatnio pewnie, bo ten film już był, tego jestem pewien, widzieliście, replika zaczęła strzelać tak, jak powinna. Ja jestem z niej zadowolony. Może nie jest to ideał, ale jest już naprawdę dobrze. Ja nie narzekam, o w ten sposób. I jakby tak zostało, to by już nie było źle, aczkolwiek jeszcze będę starał się to poprawić, będę pewne rzeczy jeszcze zmieniał i tak dalej, ale o tym opowiadamy pod koniec filmu. To, z czym się borykałem do tej pory, to były wszystko problemy z nierówno działającym chopkiem. Replika na boki nie rzucała, ale góra-dół niestety miałem dość poważny problem. I te strzały były dosłownie tak, że co strzał to góra, co strzał to dół. I tak rozrzut góra-dół, góra-dół. Był strasznie irytujący i był to ewidentnie problem związany z podkręceniem kulek. Ludzie mi podpowiadali, że na przykład są złe dysze, że może być to niedopasowana komora, niedopasowana gumka i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze, co zacząłem szukać, to oczywiście, najpierw zaczęliśmy od gumki, bo to najtańszy element. Potem przeszło do komory, ale ze względu, że moja replika jest dość kapryśna na komory, to ten temat, powiedzmy, trochę ugrzązł w powijakach i musiałem jednak skupić się na innych elementach, a postarać się dopasować do tej komory. Więc na początku szukałem problemu z samą gumką. Niestety żadna gumka, a testowałem ich dosłownie garść, tak, bo około, nie wiem, 14-15 różnych modeli i żadna ta gumka nie działała poprawnie. Cały czas były problemy, czy miałem ciaśniejszy kołnierz, czy miałem luźniejszy kołnierz, czy miałem taki element podkręcający, czy taki, czy airhop, czy flat hop, czy klasyczna gumka. Cały czas to było bardzo nierówno. Nie byłem w stanie tego ogarnąć, tak? Przy takiej ilości gumek po prostu dalej nie działało tak, jak powinno. To druga rzecz, za którą się wziąłem, to były dysze. Co prawda Polar Star niestety nie ma takiego wyboru dysz, jak na przykład do AEG, że kupujesz sobie dysze co 0,1 mm i możesz sobie dobrać dosłownie, jaką ci się żywnie podoba, tylko oni robią dysze tam do po prostu konkretnych replik. Klasyczna dysza SR jest dość długa i wystaje z gearboxa, bo uznałem, że to najlepsza będzie metoda mierzenia, to ile faktycznie dysza wystaje z frontu gearboxa. Ona wystawała mi, ta klasyczna dysza SR od Polarstara, wystawała mi o około niecały milimetr dalej, mocniej z gearboxa, niż dysza w moim AEG SR25, które jest teoretycznie na tej samej komorze i na tym samym body. Więc uznałem, że no to tutaj szukałem problemu i zamówiłem dyszę. Dysza numer 21 to jest Cyma MP5K PDW, coś takiego.
Bo ona jest, jak ją, powiedzmy, sprawdziłem sobie w pomiarach, bo oczywiście można znaleźć takie wymiary dokładne, jest o milimetr krótsza od tej SR-owskiej. Niestety, okazało się ciutkę za krótka, o nie wiem, jakieś 0,2 i po prostu nie miałem pełnej szczelności i miałem przedmuch pomiędzy dyszą a gumką. Niestety musiałbym szukać znowu innej gumki z inną długością kołnierza i kombinować, więc uznałem, że może inaczej zrobimy. Zamówiłem sobie drugą dyszę SR25 i ją dałem dla Sajko do skrócenia. On mi ją skrócił o 0,8 i w ten sposób dopasowaliśmy praktycznie, żeby dysza wystawała z gearboxa praktycznie identycznie tak samo jak dysza od AEGA. Co prawda, niestety nie rozwiązało to problemu. Dalej było źle. Co prawda już były takie momenty, że działało to lepiej, zresztą był też z jednego strzelania filmik, gdzie używam tego HPK i to już zaczyna troszkę lepiej działać, ale dalej nie ma ideału. Zdarzało się tak, że to strzelało w miarę ok, ale nie było dalej tego ideału i to też dużo zależało od magazynka i tak dalej też. Tutaj oczywiście też kombinowałem z kilkoma modelami gumek i tak dalej. Ale dalej nie było to, czego oczekiwałem. I na jednym ze streamów trafił się kolega, który wypytał mnie, co się dzieje. I ja mu powiedziałem, że mam podejrzenia, że moim zdaniem bardzo mocno dysza jest, powiedzmy, bardzo mocno pracuje powrotnie, bardzo mocno wpycha kulkę. Znaczy, dla mnie było to bardzo duża siła, z jaką wraca dysza. Tym bardziej, że w AEG standardowo dysza nie jest puszczana tak, że jest ciągnięta i od razu pyk na sprężynce wraca, tylko jest powoli cofana, ponieważ jak obraca się zębatka tłokowa, która trzyma popychacz, to na ten popychacz luzuje systematycznie, tak? Bo tu mamy taki mimośrodowy, mamy kółeczko, ono odciąga i potem spuszcza popychacz. I ta kulka jest wprowadzana dużo delikatniej niż jest to robione na przykład w HPK-u, gdzie ciśnienie odciąga dyszę, przynajmniej w tym systemie, w Polarstarze F2, ciśnienie się kończy, bo powiedzmy zawór jest zamknięty i dysza robi pac. I tutaj uznałem, że mam problem, że może być problem z tym, że ta dysza wprowadza mi kulkę z za dużą siłą i ta kulka ma taki rozpęd w środku, już będąc w lufie i tak dalej, że zatrzymuje się w różnym miejscu w komorze. I to powoduje nierówne podkręcenie. Rozwiązaniem tego jest zmiana gumki na twardszym kołnierzem, grubszym kołnierzem, żeby przytrzymywała tą kulkę, na tyle, żeby ta dysza nie dała rady jej tam mocno wbić, ale niestety mimo moich usilnych starań nie znalazłem gumki, która by to rozwiązywała, a sprawdziłem naprawdę sporo modeli. Bo i Mad Bulla, i G&G, i Maple Leafy, i TNT, ogólnie tych, i Modify, gumek przerzuciłem naprawdę chyba 15, więc i żadna z tych gumek, które ja testowałem, nie rozwiązywała tego problemu w pełni. Czasem było lepiej, czasem było troszkę gorzej, ale zawsze problem występował. Więc ja podzieliłem się wtedy z kolegą, że mam podejrzenia co do tej sprężyny, ale nie mam takiej sprężynki, którą by to zastąpić. I przyznam się szczerze, nawet nie założyłem, że takie sprężynki istnieją, żeby to wymienić, żeby zamienić tą sprężynkę na coś innego. I kolega podzielił się moimi problemami z Typhoonem, to jest serwisant, który zajmuje się dość intensywnie HPK-ami i on tam powiedział, ale przecież są sprężynki powrotne, inne, lżejsze. I dostałem taką informację potem od tego kolegi, że są sprężynki, że wysłał mi linka i mówię, no faktycznie jest, a ja nawet nie sprawdziłem, czy coś takiego istnieje i powiem szczerze, nawet biję się trochę po piersi, bo mogłem sam do tego dojść i sam to sprawdzić, tym bardziej, że te podejrzenia były. Ale nawet nie sprawdziłem, czy coś takiego do dostania. Po prostu założyłem, że nie ma i tyle. I to był mój błąd. To był mój największy błąd. I teraz zmieniłem tą sprężynkę. Do tego mam wstawioną w tej chwili tą skróconą dyszę przez Sajko i powiem szczerze, że ta replika wreszcie strzela jak powinna. O, tak to się prezentuje. I zresztą tak jak widzieliście na filmie, ostatnie filmy, czy nawet nie wiem, czy jeden, czy dwa z używania już właśnie HPK, były w tej konfiguracji, w jakiej jest teraz. Czyli mamy skróconą dyszę, mamy wstawioną tą lekką sprężynkę powrotną dyszy i mamy tak, gumka jest TNT, komora jest Max Model niebieska dla specny robiona i lufa jest PDI 605. I to działa dobrze. Moim zdaniem nawet bardzo dobrze, może nie idealnie, ale te jeszcze rzeczy będę próbował poprawić.
I w tej konfiguracji wreszcie mogę powiedzieć, że ta replika, z tej repliki jestem zadowolony i mogę sobie nią grać. Jestem happy. I bardzo dziękuję tutaj koledze, który mi pomagał za, powiedzmy, tą podpowiedź, no bo rozwiązałeś mój problem, pomogłeś mi go rozwiązać i cieszę się bardzo, bo wreszcie jestem zadowolony z tego, jak to działa. To powiedzmy, jeżeli chodzi o moje borykania się z tym układem do tej pory. Takich rzeczy dodatkowych, to powiem Wam, że w międzyczasie, jak miałem ten problem, to zamówiłem jeszcze jeden silnik. Bo uznałem, że takim dedykowanym silnikiem, znaczy poczytałem po prostu, dedykowanym silnikiem do DMR-ek jest przede wszystkim silnik Wolverine Reaper 2. I zamówiłem sobie taki silnik, zanim jeszcze rozwiązałem ten problem. I ten silnik do mnie jedzie, tylko że utknął na poczcie w oddziale celnym już 3 tygodnie, bo zamówiłem go niestety, mój błąd, tak, z Wielkiej Brytanii. Niestety tam utknął i cały czas tam jest. I nie wiem, kiedy go dostanę. Tak czy inaczej, jak go dostanę, to też go oczywiście planuję przetestować i porównać tego, jak to będzie działało. Czy będzie głośniejszy, czy będzie cichszy, czy będzie strzelał równie i tak dalej, i tak dalej. Jestem tego bardzo ciekawy, nie ukrywam. To, powiedzmy, będzie przyszłość i dlatego ta replika jeszcze nie jest w 100% skończona. Chociaż to jest nie jedyny element, który jeszcze będę zmieniał. Ale o tym zajmiemy się zaraz. A na razie powiem, co jeszcze przy okazji zmieniłem w samej replice. Bo nie pokazywałem tego, bo to były małe roboty, szybkie i robienie o tym oddzielnego filmu było raczej moim zdaniem bez sensu. Nie nagrywałem tego, ale zrobiłem pewne jeszcze modyfikacje, tak? Bo nie ukrywam, że kostka stykowa, która odpowiada za, powiedzmy, wykrywanie spustu, za działanie spustu i tak dalej, działa w Polarstarze tak sobie. Podobno w odwalaniu one są jeszcze gorsze, ale na to nie ma wpływu. Ale podobno są takie sobie i Blackleaf robi dedykowane płytki właśnie pod speed triggery. I zamówiłem sobie taką płytkę. Nie była ona może tania, bo za taką malutką płytkę z 120 zł to też nie jest tanio, ale w sumie jak są lepsze rzeczy, to czemu nie zainwestować? I wstawiłem sobie taką. Co prawda wstawiłem od razu płytkę tylko z systemem pojedynczym, tylko z semi tak naprawdę, bo nie potrzebuję tak naprawdę w tej replice auto. No bądźmy szczerzy, to DMR-ka, więc kupiłem po prostu płytkę semi. Tam nie chodziło raczej o cenę, bo cena jest praktycznie ta sama, ale uznałem, że im mniej rzeczy na płytce, tym trudniej ją zepsuć, więc czemu nie. Dodatkowo w rączce wstawiłem sobie złączkę do podłączenia rurki, żeby to było na sztywno, gdyż ja zazwyczaj repliki nie noszę na pasie i w momencie, kiedy nie nosisz repliki na pasie, nie możesz sobie jej, powiedzmy, zwiesić i potem złapać za rurkę, złapać za drugą rurkę i sobie to spiąć, tylko masz tylko jedną wolną rękę, bo trzymasz czymś replikę. I jest problem, jak tutaj ta rurka się dyndoli, żeby się po prostu podłączyć z wężem od butli, od reduktora. Dlatego, jako że Ballistic robi takie coś, to sobie zamówiłem po prostu taką złączkę, którą się wkręca tutaj w stopkę. Wkręciłem i mogę teraz spokojnie jedną ręką, znaczy jedną ręką trzymam replikę, drugą ręką trzymam wąż od reduktora i podpinam się tutaj. I to było dla mnie dość ważne. Co prawda ma to jedną wadę, bo ja zazwyczaj używałem dwójnogu po to, żeby móc podczas strzelania po prostu odstawić sobie replikę, żeby nie opierać jej o drzewo czy coś, tylko ją odstawić sobie o tak, żeby stała. Niestety, jak widzicie, stawiam na tej złączce i łatwo ją zabrudzić. I próbowaliśmy tutaj założyć jakieś kapturki i tak dalej, ale no powiedzmy sobie szczerze, jest to dość irytujące i pamiętanie o tym, żeby za każdym razem to zabezpieczyć, no to też nie jest takie proste. Na razie jest jak jest, jeszcze zastanawiam się, czy coś z tym zmienię, ale na razie jest to tak. I to by było tyle, jeżeli chodzi o modyfikację samego układu pneumatycznego. Oczywiście replika nie jest, tak jak powiedziałem, skończona, bo jeszcze pewne rzeczy będę zmieniał. Na przykład będę zmieniał kolbę. Bo to jest kolba od, to jest Moe Fixed kolba od Magpula, bo mi się podobała i była tania, powiedzmy, tak? Ja ogólnie lubię kolby stałe, nie przepadam za kolbami z regulacjami, więc ta kolba mi jak najbardziej pasowała, aczkolwiek kupię sobie kolbę z regulacjami, bo jeszcze bardziej spodobała mi się nowy PRS od Magpula, PRS Lite, chyba tak ona się nazywa, nie jestem pewny teraz, jeżeli coś, to tutaj będzie napis, jeżeli się pomyliłem. Tylko że one miały wyjść na wiosnę i do tej pory ich nie ma. Więc ja po prostu czekam i jak tylko tam te kolby się pojawią, to sobie wymienię, bo będzie i regulowana tutaj baka policzkowa, regulowana też stopka, więc na to trochę liczę, ale to dopiero jak dostanę tamto, to będę to montował i będę to pokazywał. Dodatkowo na ostatnim strzelaniu, tym gdzie testowałem HP, zgubiłem też dźwignię przeładowania, więc muszę sobie kupić nową, bo niestety gdzieś mi uciekła, tak? Bo w tych replikach ona nie jest na sprężynce, nie jest na żadnym uchwycie, więc po prostu mi puch, i poleciała. I nie wiem gdzie.
gdzieś w naterkach. Tyle mogę powiedzieć. Więc ta replika, powiedzmy, że jeszcze w 100% skończona nie jest. I teraz tak od razu odpowiem na pytanie, bo sporo ludzi mnie pytało, czy jeżeli skończę budować HP, to czy ta przejdę w pełni na HP? Raczej nie sądzę. Na zwykłych niedzielnych strzelaniach HP ma swoje, moim zdaniem, problemy. Gdyż raz, do tej rurki na razie nie umiem się przyzwyczaić. Irytuje mnie niesamowicie, przeszkadza mi. Jest to dla mnie naprawdę problem. Dla mnie po prostu przeszkadza. I w momencie, kiedy ja nie noszę repliki na pasie i specjalnie, żeby mieć ją swobodnie i tak dalej, żeby móc ją w każdej chwili odłożyć, oprzeć gdzieś i tak dalej, ta rurka naprawdę jest rzeczą, która mnie wiąże z repliką, powiedzmy tak na sztywno, i po prostu mnie irytuje. W momencie, kiedy powiedzmy na zlocie i tak będę nosił replikę na pasie, ten problem, powiedzmy, będzie mniej odczuwalny, aczkolwiek dalej będzie istniał. Kolejna rzecz, która mi osobiście przeszkadza, to jest to, że ta rurka idzie tutaj mi do pleców, do plecaka, gdzie mam butle, a ja zazwyczaj na plecach noszę, na szelkach takich specjalnych, takich plecakowym zawieszeniu, jeszcze dodatkowy karabin. Raz, jak mam na plecach butle i ten karabin, to wszystko się tak słabo, delikatnie mówiąc, układa jedno obok drugiego i po prostu jest mniej wygodnie. Dwa, ta rurka z tymi szelkami też się za bardzo nie zgrywa i też potrafi gdzieś tam się zaplątać, gdzieś tam się zaczepić. I przy ściąganiu na przykład drugiego karabinu z pleców mam po prostu z tym problem. Więc na niedzielne strzelania nie jestem przekonany, jestem praktycznie pewny, że HP nie stanie się moją podstawową repliką na niedzielne strzelanki. Ze względu właśnie na te problemy, gdzie chcę używać dodatkowej repliki i tak dalej, i tak dalej. Chcę mieć swobodę i tak dalej, i tak dalej. HP składałem raczej z myślą o zlotach, o dużych zlotach, gdyż mój AEG niestety ze względu na, powiedzmy, na to, że jest AEG-iem, nie zakoniecznie radzi sobie z podkręceniem bardzo, bardzo ciężkich kulek. Powiedzmy sobie, że przy 2,35 dżula maksymalne, co jestem w stanie podkręcić na airhopie, który mam tam wstawiony, to 0,43 kulki. Powyżej tego już zaczynam mieć na wyjściu z lufy pewne straty energii. Możliwe, że udałoby mi się to zmienić, skracając lufę, wymieniając ją na krótszą, ale chciałbym po prostu tego uniknąć, skoro już jest taka lufa. I zazwyczaj na niedzielnych strzelaniach używam kulek tylko 0,40, tylko. To uznałem, że to niech tak zostanie. Tam do 0,40 spokojnie on sobie radzi, więc nie będę tego kombinował. I dlatego między innymi budowałem HPA, bo z tego, co od razu mi ludzie mówili, to HPA świetnie sobie radzi z bardzo ciężką amunicją. I tu się muszę zgodzić, bo podkręcenie kulki 0,45 na 2-3 dżula, żaden problem. Po prostu ile chcesz, nawet w kosmos. Nie ma żadnego problemu. Dlatego powstało HPA. Właśnie z myślą pod zloty, tam, gdzie będę potrzebował jeszcze się doregulować, powiedzmy, może energią trochę mocniejszą, żeby, powiedzmy, mieć jeszcze dodatkowo większy zasięg, a przede wszystkim, żebym nie był ograniczony przez jakąkolwiek wagę kulek. Jakiekolwiek kulki uda mi się zdobyć, takie będę mógł tutaj wrzucić i dalej będzie replika w stanie mi je dobrze podkręcić. Więc po to tak naprawdę powstało HPA i ono będzie przeze mnie wykorzystywane głównie na zloty. Na zwykłe niedzielne strzelanki raczej zostanę przy swoim poczciwym AEG, tym bardziej, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak on strzela. Strzela dla mnie bardzo powtarzalnie i to jest replika, której po prostu ufam. Będzie na pewno przeze mnie najczęściej używana na niedzielnych strzelankach, bo nie wykluczam, że na niektóre imprezy może faktycznie wezmę HPK, ale nie chciałbym tutaj mówić, że na pewno, czy powiedzmy na 3 imprezy w miesiącu, czy jedną imprezę w miesiącu, nie wiem. Po prostu jak będę chciał, to będę używał, bo to są dwie repliki, żeby móc je używać, kiedy się chce. I tak naprawdę na tą chwilę to tyle. Co prawda, tak jak mówiłem, to nie będzie jedyny film o HP. Będzie na pewno filmik o porównaniu silnika F2, którego tutaj mamy, od Polarstara, z silnikiem od Wolverine'a Reaper generacja druga. No bo ten silnik do mnie jedzie i ja chcę go sam dla siebie porównać. Chcę zobaczyć, na jakich ciśnieniach chodzi, czy tam, bo z tego co wiem, to prawdopodobnie Wolverine będzie wymagał wyższego ciśnienia, żeby operować. Więc to jest już pierwsze pytanie, czy sobie będzie radził tak, jak ja bym tego chciał. Druga rzecz, czy będzie głośniejszy, czy będzie cichszy, jak będzie wyglądało podkręcenie przez kulek z użyciem tamtego silnika. No bo wiadomo, tam będzie inna dysza, inna sprężynka powrotna dyszy i tak dalej, i tak dalej. Jestem po prostu ciekawy, jak to będzie działało. Ale o tym tak naprawdę dowiemy się dopiero, jak to wszystko do mnie wreszcie przyjedzie, jak Poczta Polska łaskawie zluzuje mi tą paczkę. Dodatkowo na pewno jeszcze nagramy taki test, po prostu test działania HP, który by to nie było, czy to będzie Reaper, czy to będzie Polar Star, na pewno będzie test. Dzisiaj niestety testu nie ma, ze względu na to, że miałem pewien przedmuch,
w reduktorze, gdzieś mi tam ucieka powietrze. I próbowałem to dzisiaj naprawić i niestety demontując o-ring jeden uszkodziłem i muszę czekać, aż mi dojedzie nowy o-ring, żeby reduktor znowu działał, więc tu niestety mam problem i nie byłem dzisiaj w stanie nagrać testu repliki, mimo że wstępnie taki był właśnie plan, żeby pokazać Wam, jak to strzela w warunkach, powiedzmy, mierzalnych, tam, gdzie zawsze testuję repliki. Więc na pewno taki filmik też będzie. Będzie też film ogólnie podsumowujący cały build, jak będzie skończony, jak uzupełnię brakującą dźwignię, jak zmienię kolbę i wtedy też postaram się opowiedzieć o optykach, bo mamy tutaj West Huntera, ja chciałbym zrobić oddzielny film o tej lunecie, tym bardziej, że mam ciekawy montaż, bo montaż od razu dorwałem taki, który ma dedykowany montaż, który ma dedykowany montaż pod kolimator RMR albo jemu podobne. Więc o tym zestawie też będę opowiadał. Ale to będą kolejne filmy. I dzisiaj ich nie będę nagrywał, bo powoli mi się robi ponuro i ciemno i zaraz muszę się zawijać do domu, bo jeszcze do tego robi się zimno i nieprzyjemnie. Tak czy inaczej, jeżeli macie jakieś pytania, bo sądzę, że mogą być, o tym buildzie, czy jakiekolwiek inne, o jakichś poszczególnych częściach, elementach i tak dalej, pytajcie. Ja co prawda o tym wszystkim jeszcze będę opowiadał, tak, o dwójnogach i tak dalej, jak będzie wszystko skończone, jak cały build będzie skończony, ale jeżeli już teraz chcecie coś wiedzieć, pytajcie, po to są komentarze. Ja zawsze postaram się odpowiedzieć, bo tak naprawdę po to są te komentarze, żebym ja mógł Wam odpowiadać na pytanie, na które nie odpowiedziałem w samym filmie i serdecznie tam zapraszam. A na dzień dzisiejszy to tak naprawdę wszystko. Ja dziękuję bardzo patronom za wsparcie, dziękuję Wam wszystkim widzom za oglądanie i do zobaczenia ponownie. I tak naprawdę co? Lecimy po 2 milion wyświetleń, choć to chyba trochę potrwa, nie?